dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was po drugiej stronie aparatu. Chciałam Wam właśnie zrobić taki filmik na temat mojej toaletki. Bardzo dużo osób do mnie pisało, żebym wykonała taki filmik dla Was, żeby po prostu pokazać, jak kolekcjonuję, gdzie przechowuję swoje kosmetyki. Tak, więc zaczynajmy. Pierwsze co, może powiem o biurku. Biurko jest standardowo z IKEA. Pewnie każda z Was ma takie biurko, bo ja wszędzie właśnie widziałam na YouTubie, że każda ma takie biurko, tyle że niektóre mają właśnie tą lepszą wersję z tym szklanym blatem. Ja postawiłam na standardowe biurko, które kosztowało 200 zł, bo nie chciałam dużo wydawać na biurko ze względu na to, że ja wynajmuję mieszkanie. Więc właśnie takie posiadam. To biurko jest całkiem spoko, sama je złożyłam, mega szybko je składałam, bo chyba złożyłam je w godzinę dosłownie. Jedyne czego mi brakuje, to przy tym biurku jeszcze dodatkowej takiej komódki z trzema szufladami, takiej, żeby obok sobie stała. Bo to biurko ma tylko tutaj, tak jak na górze widzicie, te takie podwójne szuflady. Znaczy po prostu dwie szuflady. Więc tak, one są dosyć duże, dosyć pojemne, zresztą zaraz Wam pokażę. Zainwestowałam właśnie jeszcze w takie szufladki Zisk, właśnie Wam pokażę, tutaj te, bo właśnie brakowało mi takiej komódki tutaj pod biurkiem, żeby mogła sobie tam schować jakieś duże palety i tak dalej, więc kupiłam sobie tą komódkę, to są takie trzy szufladki plastikowe w metalowej takiej ramie jakby, ona kosztowała chyba 100 zł Zisk. Nie chciałam dużo wydawać na jakąś mega, nie wiem, zarąbistą, po prostu sobie przetrzymuję jakieś tam rzeczy, później Wam pokażę. Po lewej stronie mamy też komódkę taką drewnianą z IKEA, ona kosztowała chyba 30-50 zł, z tego co się orientuję. Tam też mam jakieś pierdołki, obok stoi torba Zucca z Inglota, taki duży kufer, robiłam też filmik przedstawiający ten kufer, jak on wygląda w środku, także zostawię Wam linka na dole, jak chcecie sobie zobaczyć, co za kufer. No i po lewej stronie, na samym końcu, mam taki duży kosz i tam mam na przykład przenośne, taki dysk przenośny do komputera, trzymam tam aparat, całą tą torbę z aparatu, jakieś tam pudełko z Golden Roslyn, jakieś te kosmetyczki z Zoeva, po prostu tam mam takie pierdołki. No i to wszystko mam sobie pod biurkiem. I tak to właśnie się prezentuje. Wiadomo, że wolałabym, żeby była po prostu biała komoda zamiast tych szufladek, no ale tak jak wspominałam, nie chciałam inwestować dużo pieniędzy w wydawanie na meble. Więc tak to wygląda w całości. Tutaj sobie jeszcze powiesiłam taki obrazek motywujący. Lampeczki. Te lampeczki kupiłam w Piotrze i Pawle za 20 zł, one są na baterie. No przeważnie włączam je do nagrywania filmików, albo jak naprawdę chcę sobie poprawić humor, jakiś taki nastrój sobie zrobić wieczorem i tak sobie je zapalam. Komputer mam firmy Mac, naprawdę on jest bardzo przydatny do nagrywania filmików. Jeżeli nagrywacie filmiki, to naprawdę warto zainwestować w ten komputer, bo po prostu on robi swoje. Tu na biurku znajduje się stojak taki na pomadki, który kupiłam w TK Maxie. Zależało mi właśnie na takim dosyć dużym stojakiem na pomadki i znalazłam je właśnie w TK Maxie. Powiem Wam szczerze, że takie akrylowe stojaki, one są mega drogie. Ja akurat znalazłam w promocji za 20 chyba 5 albo 30 zł ten stojak w Łodzi. I naprawdę mi się świetnie tutaj spisuje, stoją sobie moje wszystkie ulubione pomadki, te co używam tak praktycznie codziennie. To mam pomadki z Bourjois, te lakiery do ust, takie Velvet, coś tam. Tu mam pomadkę z Maybelline, MAC, Golden Rose, Rimmel, NYX, bardzo dobra pomadka z NYXa. Tu Revlon jakiś czerwony. Dalej mam takie ulubione pomadki, to jest pomadki z Eveline, tutaj z, ogólnie lubię bardzo z Rimmela, z L'Oreal, to są genialne te pomadki, takie masełka do ust, one się mega długo utrzymują. No i tam jakieś z, tutaj też jest bardzo fajna pomadka z Maybelline 715 Choco Cream, naprawdę
genialna pomadka Nude. Nie wiem, czy wy widzicie, w ogóle sobie pokazuję. Bardzo fajnie i fajnie pachnie takim właśnie czekoladowym zapachem. No i nie będę wam mówiła po kolei, jakie pomadki. Jeżeli chcecie zobaczyć moje ulubione pomadki, to też robiłam filmik taki na YouTubie. Możecie sobie zajrzeć, jakie są moje ulubione pomadki. Tam jest taka prezentacja. Właśnie zbiór moich pędzli. To nie są wszystkie, bo łazience się właśnie biorą. Niektóre, znaczy schną praktycznie, bo przecież do pralki ich nie wrzuciłam. O, a propos, muszę pranie wyciągnąć z pralki. Właśnie mi sobie przypomniałam. Więc zaczynając od pędzli w tym takim srebrnym pudełeczku. Praktycznie to jest doniczka po prostu. Kupiłam tą doniczkę w Realu, z tego co pamiętam. Bardzo fajnie wykonana, ona jest tutaj taka świecąca, naprawdę bardzo ładna doniczka. Ona chyba kosztowała 10 zł. No i pędzle. Właśnie nie robiłam w sumie nigdy filmiku takim zestawieniem moich wszystkich pędzli. Robiłam recenzję z pędzli z Kawaii, bardzo wam polecam te pędzle, bo naprawdę są dobre. Tu jest mój ulubieniec, pędzle z Kawaii 22, no po prostu tym to tak się podkład super nakłada. No jest przegenialny. No i tu mam jakieś pędzle z Danny Carter, też fajne pędzle, bardzo stare, jakieś z Lancron. Bardzo dobra seria tych pędzli właśnie była, naprawdę. Do tej pory mi służy, a już mam chyba z 4 lata te pędzle, jak nie więcej. Tu mam pędzle Zoewy, te różowe. Co tu jeszcze jest? Z Hakuro. No, mieszanka takich wszystkich pędzli. Tu mam pędzle do twarzy, do oczu. No tak samo. Zoewa, Hakuro, Lancron. No. Co jeszcze mam tu? Już sama nie wiem. Zoewa, Hakuro i Lancron. Chyba nic więcej tutaj nie mam. Aha, i Kawaii. Kawaii też są pędzle. Także to tyle. Tak to wygląda. I tu mam znowuż białą doniczkę. Tą białą doniczkę też kupiłam w Realu za 6 zł. To lusterko kupiłam w Eklerku, jeszcze jak mieszkałam w Gdańsku, za 10 zł. Ono jest naprawdę przegenialne, tak mi się podoba strasznie. No i tutaj mi się zawsze pali świeczuszka, tu mam świeczkę akurat z jakąś z Reala, też za 6 zł. Bardzo fajna świeczka, ładnie pachnie. I tak, i to chyba wszystko. Przechodząc teraz do moich szuflad, tak właśnie się prezentują. Niestety, no trochę jest bałagan, no bo wiecie, nie ma jak ułożyć błyszczyków i na przykład takich pierdół jak korektory, czy też taką pielęgnację, bo bym musiała mieć takie osobne przegródki. Tą taką przegródkę, to jest po prostu przegródka do sztucy też z IKEA, ja ją zamówiłam przez Allegro, bo niestety w Białymstoku nie ma IKEA, więc zamówiłam tak na wymiar, na szczęście mi się zmieściło, choć jeszcze widzicie, że tutaj jeszcze mam tam pusto. No i tam też można sobie wstawić jakiś mały koszyczek i na jakieś pierdółki. Tak, więc tutaj po prawej stronie na dole mam pudry do twarzy. Tutaj mam bardzo fajny puder z Yoko. On naprawdę jest transparentny i naprawdę ładnie bardzo utrwala nam makijaż. Tu mój ulubiony z Kobo, takie perełeczki rozświetlające, też bardzo fajny puder, rozświetlający taki na lato, super wygląda. Też robiłam makijaż z tym pudrem, możecie sobie zobaczyć na jakimś tam filmiku. Wrzucę wam wszystkie linki na dole. Tu jest okropny puder z L'Oreala, który wam mówiłam właśnie w bublach. To nie wiem, to jest po prostu takie gówienko, że brak słów. No i właśnie widzicie, że nie zamknęłam pudru z PZ-em, tego bambusowego, on mi się wysypał. Ale do szczegółu. On się strasznie sypie. Po prostu te pudełka, to oni naprawdę powinni coś wymyśleć bardziej praktycznego. Właśnie ten puder z Inglotem ma bardzo fajne, praktyczne właśnie to, że to się tak nie wysypuje i bardzo fajnie się użytkuje. To jest po prostu przegenialny puder rozświetlający. Nie jest tani, ale naprawdę jest wart swoich pieniędzy. Jeżeli szukacie rozświetlających pudrów, to serdecznie wam go polecam, bo jest przegenialny. Właśnie mi się kończy niestety. Tu mam jakiś puder mineralny z L'Oreala. On jest bardzo taki kryjący. Tu mam jakiś z Marizy i bardzo fajny też puder z Danny Carter. On jest rozświetlający też, niestety ma takie troszeczkę drobinki, no wiecie, nie każdy to lubi, ale ogólnie jest bardzo fajnie, ładnie utrwala makijaż, ładnie tak wygładza nam buzię. Dalej mam przegródkę z korektorami. Tutaj jakiś NYX, Kobo, z Eveline. Tu mam taką paletkę korektorów z Peggy Sash, takie są średnie, a
Z tego co się orientuję, to ta paletka kosztuje 60 zł, szczerze mówiąc nie jest w ogóle warta swoich pieniędzy. Ja ją wygrałam w jakimś konkursie makijażowym. Tu mam nieszczęsny korektor z MAC, tak jak mówiłam, on mi się w ogóle nie spisuje, bo on mi trochę ciemnieje na buzi. Wiecie co, on się spisze dla ciemniejszej karnacji niż ja mam, bo to jest kolor NW20. NC20 to jest kolor NC20 i no nie wiem, no po prostu mi się nie spisuje. Jeżeli któraś chce go kupić ode mnie, to proszę napisać mi wiadomość prywatną, ja chętnie go sprzedam, bo ja go używałam ze 2 razy może i no on leży i szkoda go trochę, bo on dużo pieniędzy kosztował, a po prostu się nie używa, tak? Tak jak widzicie, jest calutki, no 2 razy używany, więc jak chcecie, to mogę Wam go sprzedać. Tak, dalej mam tutaj jakiś korektor z Revlona, często go używam, jest uświniony, jak nie wiem, ale jest bardzo fajny, bardzo dobry, kremowy, fajny korektor na takie zaczerwienienia. Tu mam L'Oreala jakiegoś, Catrice, tu mam też fajny korektor, taki antybakteryjny z Ivostinu, bardzo fajnie maskujący też, dobry korektor nawet. Tu mam z Revlonu korektor, tu też mam fajny całkiem korektor z Inglota, on naprawdę fajnie, fajny jest, dosyć fajny, kremowy, taki nawilżający, ale może nie jest mocno kryjący po prostu. No okej. Tu mam jakąś taką pielęgnację różną, tu mam jakąś wodę termalną, Alantę Dermoline, balsam do ust, bardzo fajny z... O Jezu. Bardzo fajny balsam z Handemu. Tu mam jakieś kremy pod oczy, Sorais Biolik, jakieś próbki perfum, jakąś maść. Tu mam jakieś serum, takie z... co to jest? Serum hialuronowe chyba. Tu mam też bardzo fajny krem z Filextry. On jest bardzo drogi, ale ja go wygrałam, więc sobie go używam i jest całkiem spoko. O, i co tu? Jeszcze jakiś błyszczyk do ust nawilżający. Tu mam jakąś bazę z Catrice. No i tyle. I tutaj mam jakiś klej jeszcze z Ardell. Tak to wygląda. Tu po lewej stronie mam chusteczki nawilżające, takie dla dzieci, bo jak, ja zawsze jak się maluję, to sobie urąbię całe ręce. I teraz tutaj mam błyszczyki różnego rodzaju, jakieś lakiery do ust. Tu mam błyszczyk z Sephory, z Essence, z Belle. Zmęczyłam się z tym gadaniem. Tu mam taki lakier do ust z Moi, ale on jest strasznie wysuszający usta. Tu mam jakiś z Flormalu, taki kiepski kolor. Tu mam ulubione balsamy, takie z Revlonu. Jakiś błyszczyk z Astora, ja bardzo lubię błyszczyki z Astora, bo one mają taką formułę olejową i bardzo ładnie nawilżają usta i fajnie się trzymają. Tutaj teraz natomiast mam jakąś paletkę starą z Moi, tu mam paletkę z Inglota, tutaj sobie powsadzałam różne takiego rodzaju cienie, tu mam bronzer ten 302 chyba z Inglota, czy 304, nie wiem, tu mam drugi, 505, o Jezu, co ja gadam. Nie jest zły, ale wiecie co, myślałam, że jest lepszy, tak. Tu mam jakieś stare paletki ze Slika. Tu mam jakieś próbki. Próbkę mam tutaj. Oj, Matko Boska. Nic nie widzicie, ja pokazuję, super. Więc tu mam jakąś próbkę od Aleksandry Moon, z bronzer Armaniego i tu mam bazę z Benefitu bodajże. Tu mam próbkę z MAC Studio Fix, a tutaj właśnie dostałam, ostatnio jak kupowałam właśnie ten korektor, to puder, próbkę z tego mineralnego podkładu z MAC. Teraz przedstawiam Wam swoją drugą szufladę, gdzie mam jakieś cienie do oczu, palety, bronzery, tusze, linery, kredki, róże, no tak jak widzicie. Ta szuflada zdecydowanie dla mnie jest fajniejsza, bardziej ją lubię jakoś niż tamtą po lewej stronie. No tak, dobra, to przejdźmy do prezentacji, po kolei Wam powiem, co tam się znajduje, bo wiem, że lubicie takie szczegółowe omawianie. Więc tutaj mam paletkę z The Balm, Nude Tut, tu mam paletkę Smoky z Zoewy, też niedługo zrobimy test na żywo
właśnie z tej palety, bo szykuję się test na żywo. Niestety teraz miałam przerwę w nagrywaniu ze względu na mojego ortodontę, bo tak mi poprzesuwał zęby, że no, miałam przerwę między jedynkami, szczerze mówiąc, to po prostu nie widziało mi się, żeby to nagrywać. Tequila! Oczywiście mój pies mi tu przeszkadza. Chcę na ręce, bo stoję, a one... Patrzcie, mój pies. Tequila, połóż się tutaj, połóż się. Ona zawsze jak stoję po prostu, to ona chce na ręce, no, po prostu takie rozpieszczone psisko to jest. Tak, więc tak jak Wam mówię, no nie nagrywam tych filmików, bo mam przerwę między zębami. Moja ortodontka oszalała i przesuwa mi zęby, chociaż noszę ponad 2 lata i już naprawdę się nie mogę doczekać, kiedy zdejmę ten aparat. Więc nie nagrywam, bo znowuż jakiś mam usłyszeć komentarz, że mam krzywe zęby. No kurde, ludzie, noszę aparat po to, tak? Więc dobra, nieważne. Dalej mam paletkę z zalewy, tą Natural Yours, paletkę z Makeup Revolution, tą czekoladkę i paletkę z Balmsai. Wszystkie te palety są na moim kanale, recenzje czy testy na żywo, także zachęcam Was, żebyście sobie obejrzały. Nie będę tutaj pokazywać, jak one w środku wyglądają, bo na pewno większość z Was wie, jak one wyglądają. Ale dla tych, co nie widziały, zapraszam na moje filmiki. Tutaj natomiast mam takie mniejsze paletki, tu mam paletkę z My Secret, o Jezu, ona jest tak przepiękną paletką. Tequila, czy ty musisz gryźć teraz kosteczkę tutaj? Po prostu, ona zawsze musi utrudniać życie. Tak, ta paletka jest naprawdę przegenialna i ona jest taka napigmentowana, że normalnie to jest mistrzostwo świata. Dalej mam jakiś... secik taki do brwi, bardzo fajny, z Pierrena, naprawdę bardzo fajne cienie. Tu mam paletkę z Hean, z Chin, nie wiem jak to się nawet wymawia. I tu mam też kolejną z My Secret, też taką nudziakową, ona też jest fajnie napigmentowana i dosyć tania, bo ona kosztuje chyba 12 zł. Tu mam paletkę też do brwi z Makeup Revolution, a tu mam paletkę z Bicor, taką poczwórną. Tu mam jeszcze taki, ostatnio kupiłam rozświetlacz z Essence, też będziemy go testować i jak mam na palcu, to naprawdę całkiem fajnie się, bardzo fajnie wygląda. Tak. Teraz przechodząc tutaj może od góry, tu mam jakieś takie pojedyncze cienie, jakieś brokaty, jakieś odsypki cieni, też tutaj mam MAC Vanilla. Tutaj jakiś pigment też mam, tutaj cienie z Mio, bardzo fajne cienie, naprawdę jeżeli chcecie sobie kupić tanie cienie, a dobrze napigmentowane, to naprawdę bardzo dobre cienie. Następnie tu mam jakiś cień w kremie z Be Beauty, z Biedronki, tu mam z Vipery, ale to jest takie gówno, za przeproszeniem. To jest niby jakiś cień na powieki beżowy, ale on w ogóle schodzi i tak się wałkuje, że nieważne. Tu mam jakieś pigmenty z Kobo, tu mam jakąś bazę z Artego, cień z Tenicarte. Bardzo fajne cienie właśnie, one są też bardzo dobrze napigmentowane. Szczerze mówiąc, to ja jestem zdziwiona, bo są bardzo tanie kosmetyki, a one są naprawdę dobre jakościowo, tym bardziej bardzo polubiłam podkład właśnie z tej firmy. Tu też mam pigment z MAC, taki różowo-niebieski. Tu jakieś cienie w kremie z Color Tattoo, z Maybelline. Bardzo lubię te cienie, one są przegenialne. Ale się nagadałam, powiem Wam, że aż mi pić się zachciało. Dobra, skończymy i się napiję. Więc przechodzę teraz do tej drugiej szufladki. Tu mam tusze do rzęs. Ostatnio rzucałam na Instagram właśnie zdjęcie z tymi tuszami do rzęs moimi. Ostatnio w ogóle nie mogę trafić na dobry tusz do rzęs. No, ten jest fajny, ale ta reszta to po prostu jest jakieś przegięcie. Bardzo dużo osób właśnie zachwalało też ten tusz, ale on po prostu tak wychodzi z niego. On strasznie dużo produktu z niego wychodzi, zobaczcie. To jest jakaś masakra. Zademonstruję Wam właśnie, jak on, ile jest go na szczoteczce. Zobaczcie. Ble. On jest obleśny. Nowy tusz, ażeby tak naprawdę za dużo produktu. Ja nie wiem, to jakieś dziwne, za rzadki, no nie mam pojęcia. Tak, i tu mam właśnie wszystkie tusze do rzęs. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie czy na Facebooku, to widzicie, jakie mam, bo dawałam zdjęcie. Tu mam ten Duraline z Inglota, tu mam Clay Ardell do rzęs, Lash Grip, tu mam ten Paint Pot z MACa, super, to jest po prostu
zakup roku mój, naprawdę bardzo, 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 bardzo fajna baza po odcienie. Tu mam bardzo taki tani rozświetlacz, taka podróbka Benefit z Technic. Tu mam jakiś liner z Maybelline. Dalej, przechodząc tutaj do tej trzeciej szufladki, tu mam rozświetlacz z Kiko, też będziemy testować, jeszcze go nie używałam. Dostałam od koleżanki. Dalej mam tutaj kredki wszystkie do oczu, jakieś tam pierdoły różnego rodzaju, czarne kredki brązowe do brwi, do oczu z Maybelline. Tu mam ten eyeliner z Rimmel, zalotka, jakieś białe kredki. Tu mam takie brokatowe eyelinery, kredki do ust, no tak jak widzicie. Dalej przechodząc tutaj na ten trzeci koszyczek, ostatni praktycznie koszyczek, tu widzicie kabel od lampy. Tutaj mam wszystkie bronzery i jakieś tam rozświetlacze. Tu mam bardzo fajny bronzer z Mio, przepięknie pachnie, znana Mary Lou. Tu mam jakiś bronzer z Essence, ale on jest trochę pomarańczowy, taki średni jest. Tu mam Peggy Sash, taki rozświetlacz brązowy, też bardzo fajny produkt. I tu mam dwa bronzery z Kobo, ten jaśniejszy i ten nowy, ciemniejszy, czego też nie testowałam. Zrobimy test na żywo razem z tą paletą z Zoewy. Tu mam bronzer z Falsy, też przepięknie pachnie, całkiem fajny. Tu mam paletkę z Make Up Revolution, tam takie trio. Tu mam jeszcze jakieś róże wsadzone z Essence i z Catrice. Tu mam taki duży rozświetlacz, taki bronzer do ciała na lato, bardzo fajny, z firmy Body Collection. I tu mam jeszcze róże różnego rodzaju z Golden Rose, cienie takie wypiekane z Kobo, ja używam go je jako róże po prostu. Tu też mam fajny taki rozświetlacz róż z Bourjois, bardzo fajny w kremie. No i tak jak widzicie, niestety te cienie z Kobo się trochę rozwalają, te opakowania. No i tak, to wszystko chyba Wam pokazałam. Także tak to wygląda. Jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć, co mam w tych szufladkach, a nic ciekawego praktycznie nie mam, no może nie, no w sumie podkłady są. Więc przechodząc tutaj, o widzicie moje dżinsy. Przechodząc tutaj do tych szufladek, to mam podkłady. Wszystkie swoje podkłady, jakie posiadam. Dosyć duży jest ten kosz i boję się, że już mi pękł z ciężaru. Tu mam jakiś podkład z Calvina Kleina, on jest taki tylko na lato, bo jest troszeczkę ciemniejszy. Tu mam podkłady swoje ulubione z Revlon. Klientki przeważnie malowałam tymi podkładami i zawsze były zachwycone, bo one bardzo długo się trzymają, są długotrwałe, ładnie kryją. Tu mam jakieś swoje podkłady z Bourjois, z Rimmela, Dr. Ireny Eris, z Make Up Revolution, ten taki wodnisty. Tu mam bardzo fajny z CC Bourjois. Tu mam ten właśnie, co Wam wspominałam, bardzo dobry podkład kryjący z Danny Carden. Naprawdę bardzo dobrze mi się spisuje. No i tu mam jakiś z Bourjois, tu mam jakąś jeszcze bazę z Gosha, bardzo fajna baza. Tu mam Wake Me Up. Tu mam puder hialuronowym kwasem z Palze. Też bardzo dobry, ale on jest taki dla cery mieszanej, nie dla mnie. No i z tyłu jeszcze mam jakieś tam podkłady takie, co mnie już używam. Więc tak to wygląda. Tutaj natomiast mam rzęsy, nie widzicie. Tu natomiast mam rzęsy z Ardell, jakieś takie różnego rodzaju rzęsy, wszystkie moje. Tu mam paletkę dla mojej przyjaciółki, którą miała dostać na gwiazdkę, ale miała przyjechać do mnie, jeszcze nie przyjechała. A już jest marzec, nieważne. Tu mam takie stare palety z początków mojej kariery. Tu mam paletkę do konturowania z Beauty's Factory. O matko! Nie wiedziałam, że mi się to potłukło. Oj, dobra, nieważne. Więc tu mam róże i bronzery, jakieś pudry. Tu mam jeszcze też paletkę błyszczyków. Takie błyszczyki tu są. Powiem Wam, że bardzo rzadko do nich sięgam, bo one są tak duże, że mi się po prostu nie chce. I tu mam taką pierwszą paletę cieni, jaką miałam w życiu, z Mario Luigi. Podwójna taka i na dole jeszcze ma też cienie.
One są bardzo dobrze napigmentowane i naprawdę, jeżeli chcecie sobie kupić taką większą paletę, to bardzo Wam polecam, bo no naprawdę dobrze się spisują, nie osypują się. Wiadomo, niektóre się osypują, ale większość jest całkiem spoko i bardzo dobrze się długo trzymają. Na dole natomiast mam takie pierdoły jak skin set do odkażania kosmetyków. Jeżeli macie jakieś takie kosmetyki, które trzeba częściej odkażać, na przykład pomadkę, czy pędzle, czy nie wiem, puder, warto sobie kupić taki skin set w aptece, on kosztuje 20-30 zł, ale starcza Wam naprawdę długo i to po prostu usuwa wszystkie bakterie, no warto zainwestować w to. Co tutaj mamy? Malutka dziewczynko! Tak, to tutaj mam jeszcze wodę termalną z Uriasz, tu mam jakieś opaski, takie śmieszne, uszy kota. Tu mam tą opaskę z ostatniego filmiku, co robiłam na konkurs dla Maxineczki. Tu mam klips do tła, bo kupiłam sobie też tło, ale teraz ostatnio z niego w ogóle nie korzystam, bo mnie tylko wkurza, bo miejsca mi zajmuje. Tu mam taśmę do paczek, bo czasami często wysyłam paczki jakieś. Tak to wygląda. Myślę, że ta komódka jest naprawdę całkiem spoko. Nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby mieć po prostu gdzie schować kosmetyki. Dalej przechodzę tutaj do tej komódki drewnianej. To tutaj tak za specjalnie nic nie mam, bo tequila zostaw mnie. Tu mam jakąś biżuterię, zegarek, Calvin Klein, jakieś takie bransoletki, takie pierdółki. Tu mam nożyczki. Tu mam takie pierdółki, jakieś brokaty, jakieś pająki, ostatnio właśnie siarkę, Kasia z kanału Siarka wystraszyłam tym pająkiem, bo jej wysłałam paczkę, to właśnie wrzuciłam do koperty specjalnie tego pająka, żeby się przestraszyła i powiem Wam, że naprawdę dużo osób kręcam z tymi pająkami. Ostatnio też narzeczonego wkręciłam, wrzuciłam na podłogę i darłam się i wymyślałam, że to jest prawdziwe i on normalnie go zabijał kapciem. No miałam taką polewkę, szczerze mówiąc, z tego, że po prostu myślałam, że padnę ze śmiechu. Te pająki kupiłam na Allegro, tu mam jakąś szczękę wampira, no jakieś takie pierdółki. Tutaj nic nie mam, a tu mam jeszcze jakieś kremy do rąk, jakieś gąbeczki, jakieś serum, jakieś próbki. I tak, i ta komódka jest taka, o, sobie ją tutaj wsuwam, no niech sobie stoi. I tak właśnie prezentuje się moja stacja dowodzenia. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Już bardzo długo prosiłyście mnie, żebym nagrała taki filmik, już naprawdę jeszcze jak mieszkałam w Gdańsku, ale tam nie miałam właśnie możliwości wstawienia takiego biurka sobie, a tutaj właśnie mam. Więc wszystko sobie ulokowałam w tym biurku i z czego się bardzo cieszę, tylko wiecie co, jest taki minus, że jeżeli macie dużo miejsca na kosmetyki, to dużo ich kupujecie i to jest właśnie najgorszy minus, bo ja naprawdę ja inwestuję w kosmetyki, a w ciuchy nie za bardzo, bo naprawdę szczerze mówiąc, to wolę sobie kupić coś do malowania niż jakieś ciuchy, no oprócz butów, bo buty to kupuję. No dobra, zmieniając temat, mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie Was zapraszam do komentowania poniżej filmiku. Nie wiem, na przykład jak będziecie jeszcze chciały spytać o jakieś ceny albo jakieś, nie wiem, no ogólnie pytania do mnie, jak jakieś macie, to komentujcie. I myślę, że to na tyle. Chyba wszystko Wam powiedziałam, co i jak. Tak. Więc zapraszam Was serdecznie do subskrypcji na mojego Facebooka i na Instagram. Trzymajcie się cieplutko, miłego dnia i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!